21 lipca, środa, Jeruzalem, Księga Życia. Nie jesteś w stanie pójść za Chrystusem w ostatni etap Jego paschy ubóstwa. On tak mocno dzierży ostatnie miejsce, że nikt nigdy nie będzie mógł Go wydrzeć. Niestrudzenie jednak musisz kontemplować tę kenozę. To umniejszenie, to unicestwienie się Tego, który dla Ciebie stał się niewolnikiem. Dla Ciebie stał się grzechem, barankiem zabitym, przedmiotem wzgardy i pośmiewiskiem ludzi, robakiem, a nie człowiekiem. On, Bóg prawdziwy, zrodzony z Boga prawdziwego. Krocz naprzód, mając oczy utkwione w Tego, który Ci w wierze przewodzi i wydoskonala, Jezusa, który zamiast radości, jaką Mu obiecywano, przecierpiał dla Ciebie krzyż i zstąpił do piekieł. Kontemplacja ta oświeci Cię, pobudzi, podtrzyma, a tym samym przygotuje Cię na najwyższy dar, przez który także i Ty unicestwisz się, umyjesz, ogołocisz ze wszystkiego na paschę Twojej ostatniej śmierci. Jedynie tego dnia będziesz mógł oddać wszystko, ale tylko pod warunkiem, że umiesz się do tego przygotować. Niech Bóg sprawi, abyś nie czekał na śmierć, aby umrzeć. Tak więc niech śmierć dokonuje swego dzieła w Tobie, a wokół Ciebie niech sieje życie. W sobie samym nosisz wyrok śmierci, abyś nauczył się pokładać nadzieję nie w sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych. Pan zawsze stoi po prawicy ubogiego. Obdarza On ubogich, a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Taka niech będzie droga Twojego ubóstwa, a stanie się ona dla Ciebie prawdziwą paschą.